pożarna Michałowica. Droga na Lubrze. I tu zaraz będzie tam dalej kawałek, też więcej wody. A tu zaraz będzie mało, szczerze. No, sklepowa już w sklepie sprząta. Dotarła do sklepu. Wód Straży Pożarnej z Michałowic. Ten, który został przez potężną falę wody wywrócony na wale pomiędzy Kościerzycami a Nowymi Kolniami. Dzisiaj został ściągnięty do Michałowic. Trwa jego suszenie. Wtorek. Piąty dzień powodzi. Miejscowość Mąkoszyce. To tutaj ewakuowano większą część ludności gminy Lubrza. Z Jastowic, z Michałowic, z Ciepielowic, Nowych Kolni. Kamerę. Oj, bo i później głupoty będziecie pisać w gazetach. Rąbać będziecie, że dobrze jest. Będzie dobrze. Że tu dobrze mamy. A idź pan, wie pan co, idź pan z tą kamerą. Nie krzycz pani, nie. A idź pan, idź. W miejscowości ludzie są tutaj zakwaterowani. W Mąkoszycach są w sumie z całej gminy. W Mąkoszycach są z Kościerzyc, z Nowych Kolni, z Czepielowic. To są te tereny najbardziej dotknięte powodzią tutaj. Są ludzie z Myśli Bożyc, z Czepielowic, z Dobrzynia, z Błot. Tam też jest tragiczna sytuacja. Najmniej dotknięta, może, można powiedzieć, tu są te tereny, które woda tylko doszła do, na przykład tak jak w Lubrzy, do przed urzędem gminy, ale ulica Kamienna, ulica Leśna też jest zalana. Bardzo dużo jest tych ludzi, którzy ucierpieli. Ile może być tu ludzi w tej chwili zakwaterowanych? No, to znaczy liczba ludzi jest teraz ruchoma, ludzie wyjeżdżają, przyjeżdżają po nich bliski z terenów niezalanych. Jeżdżą przez Opole, robią ponad 200 km, ale przyjeżdżają, zabierają do innych miejscowości. Jest organizowana także kolonia. Dzieci i starsze, i młodsze do Poznania mogą wyjechać i do Warszawy. Dowiedziałem się, że za chwilę przyjedzie autobus, który będzie zabierać dzieci na taką kolonię do pokoju. Tak, tak. Są dzieci, które po prostu wyraziły chęć. No, my namawiamy wszystkie dzieci, bo wiadomo, na razie nie za bardzo mają do czego wracać. Trzeba po prostu zrobić porządek w domach, dezynfekcję i te dzieci powinny wrócić już do warunków optymalnie higienicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wtorek, godzina 13. Wójcice, gmina Jelcz-Laskowice-Oławskiej. Stąd do miejscowości Dobrzyń jest około 3 km. Miejscowości całkowicie zalanej przez wezbrane rzeki Odry. Tu w Wójcicach przebywają powodzianie z Dobrzynia, z Szydłowic, Błot i Leśnej Wody.
Bójcice, szkoła podstawowa, miejsce zakwaterowania powodzią z Dobrzynia, Błot i Leśnej Wody. Tu w tym miejscu zaczyna się woda. 150 metrów od Dobrzynia, od strony Bójcic. Tam jest coraz głębiej. Spadła woda? Spadła, no, cały czas ile? Spada i no wiadomo, że... Było dokąd? Było tak o... Nie, no znaczy chyba było, no. To jest, jak myśmy byli... Mało, mało. Pół metra jest teraz w ogóle? Nie, z 80 metrów. No to ja mówiłem. To znaczy koło ciebie jest tyle, tak? No, z 80. Tak ogólnie znaczy, że 80. Tu jest najgłębiej.